Interesuje Cię, jaki sąd jest właściwy w sprawie o rozwód? Witam Cię w poradniku prawniczym. Nazywam się Marianna Chorowska-Worytko i jestem adwokatem. W sprawie o rozwód zajmuje się wyłącznie sąd okręgowy, właściwy z uwagi na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Oczywiście, jeśli jedno z małżonków wciąż zamieszkuje w tym okręgu. I tak na przykładzie, jeśli pani Kasia i pan Tomek w trakcie małżeństwa wspólnie mieszkali w Dębicy, to właściwym sądem do rozpatrzenia ich sprawy o rozwód będzie sąd okręgowy w Rzeszowie. A co w sytuacji, kiedy oboje małżonkowie nie zamieszkują już w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania? Zobrazuję to na przykładzie. Pan Krzysztof, tak jak pani Zofia, nie mieszkają już w ich dawnym domu, który zamieszkiwali w trakcie małżeństwa. W tej sytuacji pani Zofia powinna złożyć pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pana Krzysztofa. Czyli jeśli pan Krzysztof mieszka obecnie w Jaśle, to właściwy miejscowo będzie sąd okręgowy w Krośnie. Kiedy nie jest możliwe określenie sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pana Krzysztofa, bo nikt nie ma z nim kontaktu i wiedzy, co się z nim dzieje, wówczas pani Zofia wniesie pozew do sądu właściwego według swojego miejsca zamieszkania. W następnym poradniku prawniczym dowiesz się, co powinien zawierać pozew o rozwód.